Gazeta Wyborcza tylko udaje gazetę. To jest tak naprawdę organizacja polityczno-gospodarcza, która realizuje swoje cele i prowadzi niezwykle agresywne działania, również jak się okazuje w obszarze detektywistyczno-śledczym, ale też forsując takie teksty, które nie mają na celu informowania czytelnika o rzeczywistym obrazie świata, ale mają na celu dezinformowanie ludzi na temat tego, co realnie się dzieje, ponieważ oni chcą mieć wpływ na wynik wyborów, chcą mieć wpływ na decyzje władzy, które będą przychylnym okiem patrzeć na ich interesy. Już w czasie, kiedy byłem w komisji do spraw Rywina, widać było ten cynizm, to zakłamanie i to zafiksowanie na pieniądzach ze strony środowiska Gazety Wyborczej.